Witam serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Tomasz Zając, na test kanał Ryżem po oczach. Mamy godzinę 18, już właściwie zbliża się wieczór. Ja, jak widać, jestem w trakcie mojego treningu. No i tutaj również trzeba powiedzieć, bo niektóre osoby pytają o to, że te małe takie kapliczki przypominające buddyjskie świątynie to nic innego jak domy duchów, czyli innymi słowy sampapum. Ja już kiedyś o tym wspominałem, ale dla przypomnienia informuję, dlatego że kiedyś jeden ze sławnych aktorów amerykańskich, który odwiedzał Tajlandię, zamieścił post w internecie fotografując jednego z lokalnych miejskich kotów, który właśnie spał w tego typu miejscu, że w Tajlandii bezdomne koty mają tego typu schroniska lub domy. A nie są to schroniska ani dla kotów, ani dla psów. Są to po prostu kapliczki duchów. Spotkamy to w każdym miejscu w Tajlandii, tak, gdzieś powiedzmy nawet obok centrów handlowych, na terenie prywatnych domostw, przy firmach, na parkingach, dlatego że po prostu Tajowie oddają cześć jak gdyby siłom wyższym, tak, oddają cześć różnego rodzaju duchom oraz bóstwom. Normalnie również w godzinach wieczornych Tajowie, którzy są bardzo przesądni, nie dotyczy to oczywiście wszystkich, ale dużej części, nie przebywają raczej w okolicach właśnie takich kapliczek, jako że nie chcą zakłócać spokoju właśnie tak zwanym duchom. No a ja odbywam swój wieczorny trening i moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat kwestii zarządzania czasem i na temat właśnie zdrowia, dlatego że każdy z nas tutaj pracuje, ktoś próbuje na różne sposoby zdobywać pieniądze, tak? Niektórzy są na etacie, inni pałają się biznesem, co po niektóre osoby próbują robić te dwie rzeczy naraz. No są tacy, którzy pracują na trzy etaty albo i więcej, ale moi drodzy, oprócz pieniędzy, oprócz biznesu, oprócz zarabiania, inwestowania, pomnażania majątku, trzeba powiedzieć, że mamy dwie rzeczy, które są właściwie bezcenne, no i których nie można kupić. Pierwszą z nich, moi drodzy, jest czas. Tutaj nie ma znaczenia, czy jesteśmy bogaci, czy jesteśmy bezdomni. Każdy z nas każdego dnia ma do wykorzystania 24 godziny i tylko od nas zależy, w jaki sposób je wykorzystamy, w jaki sposób spędzimy czas, na co przeznaczymy właśnie go, jakie podejmiemy działania, czy będziemy siedzieć bezczynnie, czy przejmiemy inicjatywę. No czas ma to do siebie, że jest po prostu bezcenny. Każdy z nas ma swój limit również tutaj w tym życiu, ale bez znaczenia, jaki mamy status majątkowy, kulturę, religię, kolor skóry, ilość posiadanych pieniędzy, dla każdego czas jest jednakowy, 24 godziny codziennie. A druga rzecz, która jest bezcenna i której nie można właściwie kupić, oczywiście można ją podreperować, jeżeli ma się dobre pieniądze, no to jest zdrowie. Jest to zdrowie i dlatego ja każdego wieczoru staram się odbywać jakiś trening. Oczywiście nie uprawiam tego na zasadzie sportu wyczynowego. Nie jestem, jak widać zresztą po mojej sylwetce, Mariuszem Pudzianowskim, tudzież jakimś zawodnikiem MMA, tak, czy profesjonalnym zawodnikiem Muay Thai, który jest popularny tutaj na terenie Tajlandii, ale staram się każdego wieczoru, ażeby mój organizm właśnie miał dostarczoną odpowiednią ilość ruchu. I te treningi są różne. Niejednokrotnie jest to godzina spaceru, czasami jest to 15 minut skakanki plus odpowiednia ilość właśnie pompek, przysiadów. Czasami jest to pół godziny biegania, czasami są to lekkie ciężarki, powiedzmy 3 lub 5 kilogramowe. A mówię o tym, moi drodzy, bo od ponad 6 lat mieszkam w Azji i pracuję właśnie z młodzieżą. Wcześniej były to dzieci od 6 miesiąca życia do 11 roku życia. Troszeczkę miałem okazji pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jestem związany z szeroko rozumianą edukacją. No i moi drodzy, uważam, że sport jest to istotna część życia, jest czymś, co powinniśmy właśnie traktować jako normalny element naszej codzienności. Ja obserwuję tutaj wokół bardzo dużo dzieci i młodzieży, którzy mają właśnie jakieś problemy zdrowotne, a to otyłość, a to jakieś wady postawy, tak, a to powiedzmy nadmierna ilość spożywanych cukrów, czy w ogóle niezdrowego jedzenia. Dodatkowo wielu rodziców, którzy spędzają czas przed telefonami, przed komputerami, przed smartfonami,
nie poświęcają tego czasu swoim dzieciom, no pod pretekstem tego, że nie mają właśnie odpowiedniej chwili czy jakichś momentów, które mogliby na to przeznaczyć. Tutaj również jak gdyby tłumaczą się nadmiarem pracy, braku wolnego, trzema etatami, różnego rodzaju innymi zajęciami. A tak po prawdzie, gdyby spojrzeć na ich rozkład codziennego dnia, no to trzeba przyznać, że mogliby wygospodarować te pół godziny albo godzinę dziennie. Niestety wiele osób nie potrafi zarządzać czasem, ma z tym problem, ciągle wydaje im się, że są zapracowani, że nie potrafią znaleźć chwili dla samych siebie, żeby właśnie jak gdyby zadbać o kondycję psychofizyczną. A ja mówię o tym, bo między innymi nasz biznes online, który w tej chwili rozwijamy, pomaga rozwiązywać tego typu problemy. Oprócz kursów językowych, oprócz kursów z zakresu inwestowania, o czym ja też już nieraz mówiłem, między innymi mamy w tej chwili bardzo popularny kurs z zakresu odchudzania. Kurs z zakresu odchudzania, no wiele osób nie potrafi jak gdyby zagospodarować swoim czasem, nie potrafi sporządzić odpowiedniej diety, nie ma motywacji do ćwiczeń. No przez ostatnie 2 lata, gdzie mieliśmy pandemię, wiele osób było zamkniętych w domach, zamknięto również siłownie, jakieś centra rekreacyjne, baseny i tego typu rzeczy. No są osoby, które potrafią się samodzielnie zmotywować, czego ja jestem przykładem. Ja nie potrzebuję jakoś, powiedzmy, wsparcia mentalnego czy jakiegoś trenera, który mnie będzie, że tak powiem, motywował do tego, ażebym o siebie zadbał. Sam potrafię to robić. No nie jestem wyjątkiem, bo jest również spora ilość osób, która w podobny sposób postępuje. Natomiast bardzo dużo osób nie potrafi samodzielnie się zmotywować, nie potrafi zaplanować jakiegoś określonego treningu, no i szkodzą tylko samym sobie, szkodzą swojemu zdrowiu, no bo moi drodzy, zdrowie jest czymś, czego nie można kupić. Jeżeli je stracimy, no to właściwie pieniądze, które zarobimy, staramy się wydać na to, żeby to zdrowie zreperować i to jest takie niekończące się koło. Także ja was, słuchajcie, zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania, kontaktujcie się ze mną również bezpośrednio, można szukać naszej grupy na Facebooku, polecam naszą szkołę online, między innymi dlatego, że jesteśmy jedynym tego rodzaju biznesem, który oprócz tego, że oferuje kursy i oprócz tego, że można się czegoś ciekawego nauczyć, to można zarabiać pieniądze, jeżeli ktoś zdecyduje się zostać partnerem naszej szkoły. No ja tutaj nie rzucam słów na wiatr, jeżeli mówię o kursach z zakresu odchudzania, no to również daję przykład moją aktywnością fizyczną, uprawiam codziennie trening i tutaj, moi drodzy, mówienie o tym, że też nie ma czasu, że po prostu nie ma jak gdyby warunków, możliwości, jest pewnego rodzaju wymówką. No spójrzcie, gdzie ja w ogóle trenuję. Jakiś parking, hotele robotnicze wokół, kapliczka duchów, masa motocykli, samochodów na tym parkingu, tak, po deszczu niejednokrotnie również ta powierzchnia tutaj jest brudna, zanieczyszczenia powietrza również spore, no bo niedaleko jest główna ulica, gdzie przejeżdża setki tysięcy samochodów, a mimo to potrafię sobie zagospodarować kawałek miejsca i zrobić ten trening. Dodatkowo, słuchajcie, bezpośrednio robię to po pracy, bo ja nie mam wolnego, pracuję od poniedziałku do piątku jeszcze na etacie, dodatkowo po pracy, kończąc ten wieczorny mój trening, dalej kontynuuję rozwijanie naszego biznesu i właściwie jedyny dzień, który jest wolny dla mnie i dla mojej rodziny, no to jest niedziela. Tutaj nie mówię tego, ażeby kogoś zdemotywować, albo żeby komuś tutaj sprawić przykrość, ale dlatego, że wierzę, że każdy może właśnie w taki sposób zorganizować swoje życie, żeby mieć czas na treningi, na dbanie o własne zdrowie, na członków naszej rodziny, na to, żeby zarabiać pieniądze, ale żeby również cieszyć się tym życiem. Dlatego, moi drodzy, słuchajcie, kontaktujcie się ze mną, rozwijamy nasz biznes online, jesteśmy globalni, jesteśmy międzynarodowi, sport to zdrowie. Jeżeli nie potraficie samodzielnie rzeczywiście o siebie zadbać albo zorganizować czas, no to zapraszam do nas, bo mamy kursy właśnie w tej chwili, chociażby takie jak kurs z zakresu odchudzania, niebawem będzie kurs z zakresu zarządzania czasem, no i kursy takie jak właśnie kurs z zakresu inwestowania, kursy językowe. Życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam, czołem!